Przyłączajcie się do strajku akademickiego. Witajcie. Zaproponowałem wam dwa wykłady, dwa tematy jako propozycje. Byłem trochę zaskoczony, że braliście wykład o Eliocie na strajku okupacyjnym, ale pomyślałem sobie, że być może uda się go zlinkować z tutejszą niecodzienną sytuacją. Ten wykład o Eliocie dla mnie wiąże się bardzo wyraźnie z doświadczeniem Akademii. Otóż kiedy wyjechałem na research na University of Chicago, miałem zajmować się bardzo konkretnym tematem dotyczącym nowoczesności. Utknąłem w półkach bibliotecznych i przez 2 miesiące czytałem tylko o Eliocie. Nie mogłem z tego wyjść. Nie był to mój temat, nie jestem literaturoznawcą. I siłą rzeczy to bezinteresowne podążanie za tematem, który się sam rozwijał, zostało. Ja ten temat przywiozłem i tak się składa, że na tym uniwersytecie miałem jakieś przyjemność mówić o Eliocie w kontekście wykładu dziekańskiego na Wydziale Filologicznym. Na dziś oczywiście dedykuję ten wykład wam. To, co chciałem zrobić przy okazji Eliota, mam tutaj parę tablic, którymi będę mógł się posłużyć, to jest pokazanie, że nie ma aż takich wielkich, przepaścistych różnic pomiędzy humanistyką, tak jak uprawiam ja, jak uprawiam kulturoznawcy, a naukami społecznymi. Być może będę mógł wam pokazać przez Eliota coś, co dotyczy anomii, coś, co dotyczy migracji, coś dotyczy problemu tożsamości, wszystkiego tego, co wydaje się, że lepiej badać jest w kontekście właśnie modernizacji, lepiej zbadać w kontekście, w którym lepiej czują się swobodni nauki społeczne. Otóż T.S. Eliot, znany głównie jako konserwatysta i Brytyjczyk, Anglikanin, jeśli chodzi o wyznanie, noblista i poeta, wydaje mi się znakomicie skonstruowaną postacią, no właśnie, odegraną na scenie kultury, na scenie literackiej. Była to efekt gry o pewną stawkę, o prestiż. To się Eliotowi rzeczywiście udało. Tak bardzo się udało, że był niezmiernie rozczarowany, że publiczność nie odkryła, iż była to rozfigowana. Krótko mówiąc, że Eliot odegrał Eliota, stał się T.S. Eliotem i nikt nie zauważył, że była to kreacja. To rozczarowanie Eliota, które dominuje i które będę chciał wam pokazać, bierze się z tego, że nikt nie zauważył, iż w tej całej kreacji było dużo nutek humoru, dużo niekongruencji, dużo niespójności, jak również sporo amnezji, czyli jego publiczność zapomniała o tym, że T.S. Eliot jest Amerykaninem, jest St. Louis, kochał jazz, napisał Koty, pod pseudonimem pisał recenzję do The Dial z powieści Agaty Christie i napisał fantastyczny tren Pożegnanie dla Mary Lloyd, czyli aktorki wodewilowej pokazującej swoje piękne nogi, zwanie powyżej kolan. Czyli wszystko to jest materiał biograficzny Eliota, jego zainteresowania, które zupełnie jakby odkleiły się od oficjalnego Eliota. I Eliot, żeby to zaznaczyć, zostawił swój testament. Miał bardzo precyzyjnie przygotowaną wolę pośmiertną, jak ma wyglądać wieczór ku jego czci. Noblisty, poety, Brytyjczyka, Anglikanina, osoby wierzącej, mieszkające przy parafii i tak dalej. Otóż testament Eliota obejmował zapis mówiący o tym, że wieczór ku jego czci ma się odbyć w Bibliotece Londyńskiej. Konkretnego dnia. W ramach tegoż obchodu ma być odczytany jego bardzo ważny tekst Gucio Kot Teatralny, a osobą, która ten wiersz publicznie odczyta, jest jego najbliższy przyjaciel, najserdeczniejszy, dla którego ma ogromny szacunek ze względu na precyzyjną robotę z językiem angielskim, jaką wykonuje, Groucho Marx. Już wydaje mi się, że ten kontekst jakby zapowiedzi tego, co Eliot zrobił, pokazuje, że on postrzegał trochę tę kreację jako kreację właśnie trochę histrioniczną. To jest jakby moment performance'u, który za bardzo się udał, ponieważ relacja między grą w Eliota a byciem T.S. gdzieś tam, przepraszam, bardzo się zatarła. Zacznę może od dwóch cytatów.
zanim przytoczę jeszcze parę innych wypowiedzi, które być może stopniowo otworzą Wam oczy na tę bardzo powikłaną postać. Jeden z takich cytatów to jest, dwa właśnie, które wybieram. Jeden jest z listu do Virginia Woolf, drugi do Leonarda Woolfa. Pierwszy: jestem mieszańcem. I am Matic. Taki bardzo wyraźny sygnał z jego strony, gdzie wprowadza semantykę związaną z pomieszaniem rasowym, co jako żywo nie miało miejsca w przypadku Eliota, ale najwyraźniej jest kodem, który wskazuje na coś, co chciał jeszcze przekazać. A drugi cytat to jest ten właśnie wysłany do męża Virginia Woolf. I'm a nomad and immigrant and gypsy in relation to my own language. Bardzo wyraźnie pokazał tutaj coś istotnego i co więcej zdefiniował to przez relację do języka. To wydaje się znów bardzo dziwne i poetyczne, ponieważ Eliot jest mistrzem języka angielskiego, wydaje się, że jest native'em w języku angielskim, a jednak on odróżnia różne warstwy tego języka angielskiego i sprawa się mocno komplikuje. Ale przyjrzyjmy się temu doświadczeniu Eliota. Za chwilę puszczę Wam obieg, bo to trzeba zobaczyć w zapisie, jak wyglądała do tej pory jeszcze nieujawniona korespondencja. Ona jeszcze nie jest w pełni opublikowana, bo są zapisy, które nie pozwalają jeszcze tego publikować w całości. Przepraszam, korespondencja między T.S. Eliotem a Ezrą Pandem, którzy serdecznie kierowali do siebie pozdrowienia, określając się w listach jako S. Po, Brier Rabbit oraz Walposum. CC od TSE, CC, Tar Baby. To były jakby ich pseudonimy, do którym się do siebie zwracali. Przepraszam, co się dzieje z moim głosem. Najpierw przeczytam, bo to jest zapis fonetyczny. Panowie piszą do siebie angielszczyzną fonetyczną, szukając jakby nowych możliwości. Przeczytam to najpierw. Walposum, there the sun. There is also the story of you. But you, hard forgotten, is this among niggas. Chodzi oczywiście o bycie czarnym. Puszczam w obieg, zobaczcie sobie Państwo, jak wygląda ortografia noblisty, niedoszłego noblisty, czyli Ezry Panda. Otóż ich korespondencja jest oparta na idiolekcie Afroamerykanów z południa amerykańskiego. Tak? To jest moment, kiedy oni wchodzą ponownie w rolę, grają czarnych do siebie, sugerując, że nie są w stanie zrozumieć tego strasznie powikłanego master language, czyli języka białych panów. Ale kto jest białym panem w relacji do dwóch czarnuchów, którym są w tym momencie, w owej grze korespondencyjnej, wymianie listów Ezra Pound i T.S. Eliot. Mistrzami języka angielskiego są oczywiście Anglicy. Są Anglicy, którzy żyją 300 lat wcześniej, którzy nieustannie tępią ich inwencje, sprawią, że język, którym się posługują, wydaje się ciągle językiem nieadekwatnym, niewłaściwym, niemistrzowskim, raczej chłopskim, raczej spłaszczonym i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Możemy ten problem rozszerzyć, znaczy możemy zobaczyć, że to, co się dzieje z T.S. Eliotem i to, co możemy powiedzieć o modernizmie, daje nam świetny case taki socjologiczny. Otóż, jakby się temu nie przyjrzeć, modernizm wytwarzany, tak powiem w wielkim skrócie, przez osoby, które są nie na miejscu. One nigdy nie są u siebie. Możemy tutaj wspomnieć, powiedzmy, o Sarze i o całej grupie, która tworzy Dadę w Szwajcarii. Oni oczywiście przybywają z Rumunii, są rumuńskimi Żydami. Można przypomnieć o tym, że zarówno Wyndham Lewis, jak i Ezra Pound, jak i Eliot, oni przybywają z Ameryki do Anglii, też nie są u siebie. To jest taki bardzo istotny sygnał. Picasso w Paryżu nie jest oczywiście u siebie. Moglibyśmy jakby wymieniać. Ten moment przemieszczenia, zmiany kontekstu kulturowego, a często także, no właśnie, zmiany języka, jest bardzo ważny. Czyli taka teza, którą można by tutaj wysunąć, ewentualnie na jej tle zobaczyć, że przypadek Eliota nie jest aż taki wyjątkowy, to jest teza o tym, że geneza modernistów zawsze wskazuje na przemieszczenie, jakąś migrację i hybrydyzowanie tożsamości. I co więcej, następnie to, co my widzimy jako modernizm, odwróceniem tego zjawiska. Otóż jak czytamy poetów modernistycznych, to widzimy mistrzostwo języka, widzimy jakby ustawienie wysokiego tonu, jest high modernizm, tylko to jest problem taki, że ten modernizm jest modernizmem już skonstruowanym mniej więcej w połowie XX wieku i jest to modernizm oglądany ex post, kiedy już tworzy się kanon. Ustala się, kto jest ważny, jaki element tej twórczości wchodzi do tego kanonu. No i następnie mamy poczucie, że ten modernizm, wysoki modernizm jest antytezą tego, co nazywam potem postmodernizmem, co jest trochę bardziej skomplikowane, jeżeli byśmy się temu przyjrzeli. Innymi słowy, teza jest taka, że ten modernizm wysoki, wyczyszczony, spurifikowany, to jest raczej kolejna nakładka jakby na ten proces, o którym tutaj chciałbym Państwu opowiedzieć. Ale do rzeczy.
No dobrze, spróbujmy prześledzić tą hybrydyczność T.S. Eliota, której ślady są już w listach z Poundem, gdzie mamy do czynienia z tymi dialektyzmami południowymi. Bo swoją drogą, południe amerykańskie, czy to też jest właściwy dom dla T.S. Eliota? Nie do końca. On się urodził w St. Louis. Co mnie niezmiernie kiedyś zafrapowało, ponieważ znam jeszcze dwie inne postacie St. Louis i oni się zdecydowanie bardziej St. Louis kojarzą niż T.S. Eliot. Może Państwu też. A z jednej strony jest to Scott Joplin, twórca Ragtime'u, który dokładnie rzecz biorąc w tym samym kwartale mieszkał, gdzie mieszkał William Griffin Elliot, czyli dziadek Eliota. To jest bardzo ważne, bo on się przyniósł ze wschodniego wybrzeża. Sami Eliotowie wyemigrowali w XVII wieku do Ameryki, natomiast William Griffin Elliot, on się przeniósł ze wschodniego wybrzeża z Bostonu do St. Louis po to, żeby tam założyć najpierw gminę unitariańską. Swoją drogą oni kontynuowali teologicznie tradycję braci polskich Arian, to warto wiedzieć. Jakby w jakiej tradycji de facto wzrastał tutaj T.S. Niemniej jednak założył kościół unitariański w dzikim kraju St. Louis, gdzieś tam, że tak powiem, właśnie nad Mississippi, Missouri. Jednocześnie założył tam późniejszy Uniwersytet Waszyngtona, czyli dziadek Eliota jest też twórcą tamtego lokalnego uniwersytetu. Może to też jakiś kontekst, który mógłby się w dzisiejszej sytuacji przydać. Ale w kwartale, w którym zamieszkali jako misjonarze poniekąd, nie w swoim środowisku, tam również była dzielnica domów publicznych i tam właśnie Scott Joplin tworzył swoje ragtime. Warto sobie jakby tę sytuację ustawić. Otóż ojciec Eliota ku rozczarowaniu owego dziadka, zajął się produkcją cegieł. To było bardzo dochodowe, bo St. Louis szybko rosło i można było budować te tanie domy. Nie został nauczycielem akademickim ku rozgoryczeniu swojego ojca. Natomiast sam Eliot, nie mając czasu, mówi teraz o T.S., ojciec się specjalnie zajmował, biegał po ulicach, prawdopodobnie właśnie w tym kwartale i słyszał ten ragtime. Jak już o tym wiemy, to trochę inaczej brzmi ten słynny wers z ziemi jałowej All this Shakespearean ragtime, prawda? On wtedy, ten moment pomieszania tej klasyki elżbietańskiej, tego master language, do którego przymierzał się Eliot i z którego czuł się wyobcowany, język Szekspira, język zielonej Anglii, a z drugiej strony właśnie u Ragtime St. Louis, no wydaje się być taką mieszanką, gdzie po raz kolejny on markuje swoją zhybrydyzowaną tożsamość. Przyjdę dalej, żeby nie było. Przechodzę do takiej części, którą nazywam Conflicted Phonemes. Skonfliktowane fonemy. To jest taka praca artystyczna Lorenza Abu Hamadana z 2012 roku. Zaraz Państwu powiem, jakie widzę powiązanie. Żeby to zrozumieć, znów muszę nawiązać do biografii Eliotowskiej. Otóż Eliot, biegając po ulicy, nabrał rzeczywiście poloru, dialektu tego środkowego zachodu, gdzie było bardzo dużo języka południa, bo ponieważ owi czarni przepływali do przemysłu w stronę Chicago, więc było bardzo dużo tego dialektu południowego na ulicach St. Louis. Ale w pewnym momencie matka uznała, że trochę tego za dużo, tej swobody, w związku z czym wysłała go do Bostonu, żeby on się nauczył poprawnie mówić po angielsku. On musi się kształcić, jest z rodziny jednak elity, krótko mówiąc, amerykańskie, no nie może sobie pozwolić na to, żeby mówić jak chłopak z ulicy. Wysłała go do Bostonu, gdzie ku przerażeniu ciotek Eliota okazało się, że on mówi with negro drawls. On naprawdę mówi jak czarny. Ciotki był przerażony, został poddany reedukacji. Chodziło o to, żeby zmienił mu się akcent, pracował nad jego intonacją, żeby wyrażał się jak prawdziwy bostończyk, żeby zatrzeć jego pochodzenie i zatrzeć to, czym nasiąkł jak gąbka językowo właśnie na ulicach St. Louis, tą całą taką hybrydyczną angielszczyzną, nieczystą, niegramatyczną, przełożoną na nieortograficzną, jak pisze do Panda. Zdaje się, że Eliotowi się udało, ponieważ dosyć dobrze wszedł na środowisko Harvardu, gdzie miał się uczyć, zaczął swoją edukację. Potem mamy ten etap, kiedy on jedzie do Europy, ma dwie podróże do Europy. Po tej drugiej zostanie na stałe, to jest dosyć istotne. Ale po tej pierwszej trafia do Londynu i dowiaduje się po raz kolejny, że nie mówi, że jego to nie jest proper English. On się nie wyraża poprawnie po angielsku. To, co słyszą jego brytyjscy przyjaciele z Bloomsbury Group, to nie jest język angielski. Nie wiadomo dokładnie, co to jest, ale on mówi trochę jak Australijczyk, trochę jak, nie wiem, ktoś z Karaibów. To jest bardzo dziwny angielski. On się powinien jeszcze raz nauczyć, jak się mówi po angielsku. Daje się to bardzo ciekawym procesem obróbki T.S. Eliota, uwewnętrzniania tej opresji związanej właśnie z master language. On się musi nauczyć angielskiego, którego wzorzec gdzieś indziej. Nigdy w nim, nigdy w jego doświadczeniu. I to prowadzi do takiego paradoksu. Jak Państwo możecie poszukać w internecie, tam jest takie, bywają nagrania T.S. Eliota, który czyta własne wiersze. Otóż jak Eliot czyta własne wiersze
będę gonił karki za chwilę. Okazuje się, że jego głos jest głosem całkowicie bezbarwnym i głosem bez właściwości. Bardzo dziękuję za pomoc. I ten bezbarwny głos bez właściwości Eliota być może jest takim właśnie wyraźnym sygnałem no pewnej martwoty, jaka byłaby efektem całkowitej socjalizacji, całkowitego przyjęcia wzorca kulturowego i pełnej imitacji tego wzorca. Jest jeszcze w Eliocie pewna energia, która jakby się z tym kłóci. To gdyby na tym sprawa się kończyła, prawdopodobnie nie miałbym o czym Państwu opowiadać. Ale wracam do skonfliktowanych fonemów. W samym Eliocie, ale także w pracy Lorenza Abu Hamadana. Otóż ta praca jest oparta o pewien system elektroniczny nadzoru, który pojawia się w Holandii właśnie w okolicach 2011-2012 roku. Ten system polega na analizie głosu imigrantów, którzy występują o prawo stałego pobytu w Holandii. System komputerowy oparty, że tak powiem, o wcześniejsze badania lingwistyczne, ma sprawdzić osobę występującą o prawo do stałego pobytu, czy jest tym, za kogo się podaje. To głos ma zdradzić tę osobę. Jeżeli na przykład mówi, że jest z Jemenu, a tymczasem okazuje się, że komputer twierdzi, że albo osoba ta pobierała edukację w Nigerii, albo ma matkę nigeryjkę, wynika w każdym razie, że jej fonemy wskazują na zupełnie inną część Afryki niż tą, którą ona podaje, ma większe szanse, że owego prawa do stałego pobytu nie podaje. I te wykresy no właśnie pokazują, jak system komputerowy stara się ustalić, czy to jest kwestia wpływu lingwistycznego rodziny, otoczenia, scholaryzacji, gdzie jakby łapiemy jeszcze jakby innego typu leksykę czy frazeologię. I tak sobie pomyślałem, że byłoby to niezmiernie interesujące, gdyby ten system komputerowy istniał w okresie, kiedy Eliot starał się dopasować do master language, owego angielskiego British English. Wydaje mi się, że zalążki tego systemu, chociaż nie było jeszcze tak zaawansowanego systemu, już istniały. Mniej więcej w tym samym czasie, kiedy Eliot znajduje się w Anglii i jest ciągle strafowany, że nie mówi właściwie po angielsku, jest też założony w Anglii Society for the Pure English. Po raz pierwszy powstaje towarzystwo, które stoi na straży czystości języka angielskiego, ponieważ napływ osób z kolonii, z dominiów Wielkiej Brytanii w tym czasie sprawia, że już sami Brytyjczycy, a konkretnie ich elity, uważają, że to jest bardzo ważne, aby tych ludzi nie wpuścić do samego jądra, do elit brytyjskich, że oni muszą być na zewnątrz. Australijczycy, ludzie z Karaibów i tak dalej, że muszą być jakby kolejne bramki, przez które się przechodzi. To na punkcie czystości języka i języka, który tak naprawdę ma być glejtem, przepustką do elit społecznych, albo odwrotnie, zostawia nas na zewnątrz tych elit, to nie jest tylko i wyłącznie jakaś archeologia, czyli coś, początki, zalążki czegoś, czego szukam, żeby Państwu pokazać, że to istnieje dalej i ma ciąg dalszy w tych systemach nadzoru elektronicznego, które badają artyści, pokazują, jakie ma swoje konsekwencje, ale świetnie zostało to odzwierciedlone w twórczości George'a Bernarda Shaw'a. Chodzi mi o Pygmaliona, a następnie o świetnie znaną operetkę, musical właściwie, oparty o Pygmaliona, czyli My Fair Lady. Jak Państwo pamiętacie, w My Fair Lady mamy do czynienia z zakładem dwóch panów, z którego wynika, że jeden z nich weźmie po prostu kwiaciarkę z Covent Garden, która mówi fatalną angielszczyzną i przez odpowiedni trening, jeszcze raz trening i trening, on sprawi, że ona bierze takiej maniery, jeśli chodzi o intonację, o dykcję, że nikt z towarzystwa londyńskiego nie pozna, że ona nie jest częścią tego towarzystwa, że ona, wszystkie drzwi przed nią będą otwarte i to się dzieje w ten sposób, że owa kwiaciarka z Covent Garden musi nieustannie, proszę Państwa, dopasować swój głos do wzorca, jakim jest nagrany głos. Mamy do czynienia z medium, mamy do czynienia z wzorcem czymś bardzo mechanicznym i ten żywy głos, żywe doświadczenie, to przepuszczanie oddechu, prawda, przez ciało tej osoby nie ma znaczenia, on musi dopasować do tego mechanicznego wzorca, żeby jeszcze zobaczyć, jaka niesłychanie, powiedziałbym, opresyjna idea kryje się w tym musicalu i w samej sztuce Shaw'a. Zacytuję Państwu takie jedno zdanie z My Fair Lady. Lokując to, mówię, w tym samym czasie, to jest, jeśli się nie mylę, 1911 rok, kiedy Pygmalion święci triumfy na scenach londyńskich, czyli mniej więcej ten okres, kiedy Eliot jest po raz pierwszy w Londynie. Otóż to, co wierzy profesor Higgins, on wyraża jednym zdaniem, to jest motto tej sztuki, a następnie tego musicalu, a brzmi to w ten sposób, że on wierzy in social harmony based on the proper phonetics.
Czyli harmonia społeczna jest oparta na prawidłowej wymowie, o tym, że wszyscy nabierzemy przez edukację tego poloru i w efekcie to będzie jeden wspólny język i być może to dobrze, w sensie nikt nie pozna już kto kim jest. To też taki bardzo, bardzo ciekawa sprawa. No ale wróćmy do tego, jak to dawanie własnego głosu przebija w samej twórczości Eliota. To, co tutaj Państwo zobaczycie teraz, to jest, może tu będzie lepiej widać, może wypuszczę jeden, potem drugi slajd. Okay. To jest wydanie faksymilie Ziemi Jałowej Eliota, w którym dokładnie widać poprawki, jakie na manuskrypcie wniósł Ezra Pound. Powiem w skrócie. Ezra Pound wykreślił ponad 45% poematu w trakcie obróbki redakcyjnej. Nieprzypadkowo zatem Eliot, dedykując poemat, zamieścił tam taką wskazówkę Emilio Fabore, czyli lepszemu rzemieślnikowi dla Panda, bo de facto on zredagował poemat i stworzył poetę z Eliota, takiego, jakiego znamy dzisiaj. Ale bardzo ciekawe jest to, co mieści się na tych stronach wykreślonych. Otóż tutaj na górze, na tym slajdzie, ja mam tutaj drugi, widać, że pierwotny tytuł poematu brzmi He do the police in different voices. Proszę na chwilę uruchomić swoją wyobraźnię, zastanowić się, jak wyglądałaby historia modernizmu, wysokiego modernizmu, gdyby jego założycielski tekst nie nazywał się The Wasteland, Ziemia Jałowa, tylko He do the police in different voices. Nie gramatycznie, nie ortograficznie, niezgodnie z normą języka angielskiego, hybrydycznie właśnie bardzo, tak bym chyba to mógł tutaj nazwać. Co więcej, puszczam dalej, to jest fragment listu Eliota do Eleanor Hinckley, który pokazuje, jaki był zamysł poematu. Zapis ortograficzny jest taki poprawny, jak można było znaleźć w listach Eliota. Mówi o tym, że chciałby zająć się czymś, co dotyczy amerykańskiego dramatu, koktajlu, tańca. To byłoby istotną materią, która powinna być wniesiona do samego poematu. To, co pan wykreślił, to są przede wszystkim nawiązania czy cytaty ze szlagierów broadwayowskich. Czyli z tego wszystkiego, co jakby ożywia Eliota, sprawia, że tam ten język jest właśnie taki melting pot, on sam w sobie jest buzującym tyglem z różnego typu niepoprawnymi wypowiedziami, ale które są pełne energii, w przeciwieństwie do angielszczyzny, tego master language, którego Eliot stara się nauczyć. I ta gra pomiędzy energią angloamerykańskiego, niepoprawnego, nieokrzesanego, powiedziałbym, a z drugiej strony właśnie perfekcją języka, który już poniekąd staje się martwy, wytwarza takie pole napięć dla samego Eliota. To teraz, szukając innych śladów Eliota, to są oczywiście słynne koty. Mam tutaj takie wydanie z rysunkami Edwarda Goreya. I tutaj lepiej widać w wersji angielskiej, że to tytuł jest taki Old Possum Book of Practical Cats. Czyli to jest książka starego oposa, napisana o kotach. Old Possum to jest jedno z tych określeń, które pojawia się jeszcze przed I wojną światową w listach Eliota z Poundem. To jest ten nick, którego jeden używa na określenie drugiego. Dlaczego księga starego oposa? Dlaczego to jest opos? Opos to zwierzątko występujące na południu Ameryki, czyli właśnie tam, skąd pochodzi ten afroamerykański dialekt. I opos ma taką ciekawą cechę, proszę Państwa. Opos w momencie, kiedy spotyka go niebezpieczeństwo, pada i udaje, że jest martwy. Udaje, że go już nie ma. Mimikra polega na tym, żeby być martwym, żeby nikt nas nie uśmiercił. Więc udajemy, że już jesteśmy naprawdę martwi, nie ma ani kropelki życia, dzięki temu wszyscy dajemy święty spokój i w efekcie możemy przetrwać. Jak Państwo sądzicie, czy to nie ma się jakoś do taktyki Eliota, został wielkim noblistą? Może wysyła tu pewnego typu sygnał. Myślę, że jest tutaj pewnego typu pole do popisu. Kolejny cytat, który zestawiam z kadrem z śpiewaka jazz bandu z roku 27. Ta czarna postać tutaj to jest Al Jolson, proszę Państwa, czyli syn żydowskiego kantora ze Średników na Litwie, który karierę zrobił dzięki temu, że na Broadwayu występował właśnie w masce czarnego. Podkładając się pod to cudowne melodie z Majdisze Mamę, czyli łączył swoją żydowską tożsamość, którą wyrażał w masce czarnego. To jest ta forma, którą świetnie znamy, nazywa się minstrel show w kulturze amerykańskiej. A łączy to z cytatem z listu znów Eliota do Herberta Reeda.
I am a southern boy with a nigger drawl. Jestem południowym chłopcem z murzyńskim zaśpiewem. To dokładnie to, ten zarzut, który ciotka stawiała biednemu młodemu Elliotowi, że nie zachowuje się jak należy, że mówi slangiem ulicznym, krótko mówiąc. Tak byśmy się powiedzieli. Być może angloamerykański tego młodego Elliota, który miał 12, 11, 10 lat, być może byłby bliższy tego, co dzisiaj słyszymy w amerykańskim rapie. Nie wiem, czy dokładnie taki, ale proszę sobie wybrać Elliota, który jest bliższy raczej tej frazeologii, tej intonacji, tej energii języka angloamerykańskiego, niż tego, co znamy skąd. Ale drugi pseudonim, który się pojawia, to jest Brier Rabbit and Tar Baby. Czyli mamy do czynienia z Brier Rabbit, czyli brat królik, ale właśnie z tym with nigger drawl, prawda? I Tar Baby. Tar Baby, czyli smoliste dzieciątko. Skąd jest brat królik i smoliste dzieciątko? To jest praca Darley Jackson pokazująca, że sam temat jest bardzo znany w kulturze amerykańskiej, jest też przetwarzany przez sztukę współczesną. Jest właśnie kanonem, ponieważ pochodzi z takiej książki, która rozpowszechniła wśród Amerykanów, nie tylko Hata Wujatoma, ale właśnie była druga książka Joel Chandler Harris, Uncle Remus Songs and Tales. I te opowieści i piosenki wujka Remusa, to jest taka książeczka XIX-wieczna, która upowszechniała wyobrażenie o języku czarnych w innych stanach amerykańskich. Zanim opowiem Państwu tę historię, to jeszcze jedna ciekawostka. Otóż historia brata królika, Brier Rabbit, i smolistego dzieciątka, czyli Tar Baby, została sfilmowana przez Walta Disneya w filmie Song of the South, czyli Pieśń Południa, w roku 1946, reżysera Wilfred Jackson, i ten film został zdjęty cenzuralnie po protestach stowarzyszenia walczących o godność Afroamerykanów. Bardzo ważny moment. 1946 rok, po II wojnie światowej, stowarzyszenia, które jakby właśnie walczą o emancypację czarnych, uważają, że ten film, podobnie jak jego materiał literacki, rozprzestrzenia stereotyp na temat czarnych, z którym oni się nie zgadzają, bo jakby już jest pewnego typu ścieżka emancypacji, ona jest zupełnie inna niż w okresie, kiedy te strategie były bardziej powikłane, jak właśnie pokazane na przykładzie Ala Jolsona chociażby. Cóż takiego się dzieje w tej opowieści o bracie króliku? Otóż czarnymi charakterami jest tam brat niedźwiedź i brat wilk, którzy zabijają się z tego biednego brata królika. Mówię, bracie, podejdź, tutaj mamy dla ciebie taką ciekawostkę. Otóż tam siedzi taki czarny, który w ogóle nie reaguje na króliki. No normalnie królik powinien być łapany przez czarnego i zjedzony natychmiast, ale tutaj jest czarny, który nie łapie królików. Królik podchodzi, stara się nawiązać kontakt z tym czarnym dzieckiem. W końcu ono nie reaguje, więc podchodzi, popycha je i nagle przykleja się. Okazuje się, że jest to właśnie kukła nasączona smołą i królik jest przyklejony do osoby, którą starał się wkurzyć, zirytować i wywołać jakąkolwiek reakcję. Tak bardzo królik się szamocze, że w pewnym momencie zlewa się Star Baby. Oni się przenikają tak w sensie wręcz fizycznym. Dziecko jest ze smoły, królik, który walczy z tym dzieckiem, trochę tak byśmy mieli do czynienia z hydrą lenejską, gdzie jakby walcząc z nią, on nabiera cech przeciwnika, prawda? Nabiera cech owego czarnego dzieciątka. Efekt jest taki, że na końcu to sam królik staje się Star Baby. On jakby utknął w tożsamości czarnego, smolistego ciotka. Bardzo pouczająca historia o mimikrze, o tożsamości, o identyfikacjach rasowych. Można by wiele na tej bazie zbudować. Idąc dalej, noblistka, nomen omen, kolejna, czyli Toni Morrison, napisała książkę Tar Baby. Rozwija dalej mitologię owej historii Harrisa, o której już wspominałem. Mr. Show, nie muszę tego Państwu może objaśnić, ale tytułem jeszcze takiego krótkiego uzupełnienia. Ten rodzaj show broadwayowskiego, z którym zestawiłem ową dziwną, powikłaną strategię tożsamościową samego Elliota, narodzi się na południu amerykańskim po wojnie secesyjnej, kiedy to biali grają czarnych. To pierwsza sprawa. W Mr. Show nigdy nie występowali czarni. Byli to biali, którzy grali czarnych. Oczywiście to było bardzo mocno początkowo rasistowskie, trzeba z tego zdawać sprawę. Natomiast powiem pewien paradoks. Otóż tymi, którzy grali w Mr. Show na samym początku jeszcze, byli biali, którzy byli całkowicie przegrani ekonomicznie na południu. Starali się nabijać z tych, którzy są jeszcze niżej niż oni, czyli
white trash nabijali się z czarnych, bo już nie było nikogo poniżej, prawda, kim można było pogardzać, ale kiedy ubierali się jak czarni, mówili jak czarni, śpiewali jak czarni, właściwie wyrażali to, co najbardziej ich boli. Paradoksalnie, starając się pokazać różnice, pokazywali, jak bardzo blisko są tego, od czego chcą się odciąć. To jest ten dokładnie moment uwikłania królika w smoliste dzieciątko. Coś takiego się tutaj zastanawiającego dzieje. I taką pierwszą postacią, która przełamała ten schemat, jest Beth Williams. Bardzo ważny człowiek, bo to jest pierwszy czarny, który wystąpił na Broadwayu jako czarny. Ale żeby konwencji stało się zadość, on jako czarny musiał malować twarz smolistym korkiem, żeby nikt nie poznał, że ten czarny jest istotnie czarnym. Żeby wszyscy wierzyli, że jest to tylko biały grający czarnego. Powiedzcie sobie teraz, proszę Państwa, o tym wielopiętrowym porządku tożsamościowym, odgrywanym performatywnie tutaj, tak? Kiedy czarny, który jest czarnym, wie, że to jest stereotyp, nabija się z czarnego, imituje czarnego, jak wyobrażają sobie biali. Z całym tutejszym anturażem. Temat wrócił, blackface i owej konwencji Minstrel w filmie Bumbles Spike Lee, gdzie mamy do czynienia z stacją telewizyjną, która szuka jakiegoś nowego materiału i kreuje show telewizyjne, w którym ponownie pojawiają się stereotypy z Mr. Show, gdzie czarni grają takich czarnych, jakich wyobrażają sobie biali, a zaczyna się ten proces metamorfozy od czarnych, którzy są nazywani Oreo. Nie wiem, czy Państwo wiecie, w Stanach to jest Oreo. Oreo to jest czarny, który udaje białego. Czyli on chce być jak biały z białej klasy średniej. Dlatego on jest czarno-biały, czarno-biały, czarno-biały. Trochę, przepraszam, tak jak w znanym polskim dowcipie zakonnik spadający ze schodów, tak? Zdaje się, że Dominikanin, ale nie jestem pewien. Jeszcze jedno określenie, które wskazuje, że Elliot koduje część tego skomplikowanego doświadczenia poza oposem. O, tu jest jeszcze opos. Zobaczcie Państwo, to są oczy oposa. Puszczam w obieg, jeśli byście chcieli. A to jeszcze zostawię sobie. To jest opos, który udaje, że już go nie ma. Jeszcze jedno określenie, które może nas naprowadzić na trop ukrytej tożsamości T.S. Eliota. Rudzik St. Louis. Tak się by określił. American Robin, prawda? Jeżeli Państwo pamiętacie, widzieliście kiedyś tego ptaka, odpowiednik naszego drozda, właśnie rudo-czerwonego. To jest bardzo ciekawy ptak, ale kto to jest ten Rudzik St. Louis? Wiemy już, że St. Louis jest Elliot. Wiemy, że St. Louis jest także Scott Joplin. Ale St. Louis, proszę Państwa, jest też Charles Lindbergh. Pierwszy Amerykanin, który przeleciał przez Atlantyk. Więc pierwsze skojarzenie jest takie, że Rudzikiem St. Louis powinien być Lindbergh. Prawda? I być może nawet tak był określany, nie dotarłem do tego. Ale, proszę Państwa, inne nazwy tego ptaszka w polskiej nomenklaturze ornitologicznej to jest drozd wędrowny, ale także turdus migratorius. To jest ptak, który przemieszcza się, on nie żyje tam, gdzie jest jego dom. On jest migrantem. To jest ptak, który jest migrantem. To jest ptak, który jest migrantem i jest St. Louis. Nie żyje tam, skąd przyszedł. Być może Rudzikiem St. Louis, kolejna maska zwierzęca jak u La Fontaine'a, znów jest T.S. Być może to ponownie jest nasz Elliot, o którym czegoś nie wiedzieliśmy. No dobrze, szukając wreszcie odpowiedzi, może nie finalizującej, ale pokazującej palimpsest, jakim jest T.S. Eliot, znalazłem pewien wiersz, który na końcu Państwu dzisiaj zacytuję, żeby już nie przeciągać. To jest wiersz o imionach kotów. To jest wiersz z tego cyklu satyrycznego. Jarku, obiecywałem, że może odczaruję trochę te koty eliotowskie. Najpierw przeczytam ten cytat po angielsku, a potem Państwu, bo przeczytam go po polsku, ponieważ wydaje mi się, że precyzyjniejszy jest jednak po angielsku. To wygląda w ten sposób, że zanim jeszcze zacznę czytać, że mowa jest o tym, że każdy kot ma trzy rodzaje imion. Jest imię, pod którym tego kota znają ludzie. Ludzie nadają różne dziwne imiona kotom, oczywiście. To jest całkowicie społeczne imię kota. Kot pod tym imieniem występuje publicznie w kontakcie z swoimi panami, którzy oczywiście nie są jego panami. Następnie jest drugie imię. To jest imię, pod którym tego kota znają inne koty. Oczywiście koty między sobą określają się zupełnie inaczej. Nie tak, jak mówią o nich ludzie. To jest oczywiste, prawda? Mniej więcej tak, jak Elliot z pandem. Ale na końcu jest takie imię, które zna tylko ten kot i on go nigdy nikomu nie wyjawi. A brzmi to po angielsku tak. But above and beyond, then still one name left over. And that is the name that you never guess. The name that no human research can discover.
but the cat himself knows and will never confess. To jeszcze po polsku. Takich imion wyliczyć mógłbym tu całą serię. Kociamba, kotangens, kotrybucja, kotylion. Dodam tu kociubrynę, jak też ikoterię. Takie każdy kot nosi imiona jedno na milion. Lecz nad zgiełkiem tych imion, co się w koło kłębi, jest jeszcze jedno imię. Nie odgadną ciekawi, umysł go nie przeniknie, myśl ludzka go nie zgłębi. Kotu tylko jest znane, który go nie wyjawi. O własnego imienia. Imię własne jak u Levinasa. Imię, którego kot nigdy nie wyjawi. Kim naprawdę jest? Więc ja Państwu też nie powiem, kim był T.S. Eliot, ale mam nadzieję, że jest w tym momencie już dla Was kimś trochę innym niż noblista z Wikipedii. Dziękuję bardzo. Nie wiem, czy pasowało do strajku, ale sami braliście. Pauzować. 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 Tak. Może coś zakrzyczysz przez megafon? Głuciokot teatralny? Trzeba włączyć. Groucho Marx i głuciokot teatralny. Włączajcie się do strajku akademickiego!